Marcelina Zewacka i Max Gloeckner zaryczyli na palcu widać piekny pierścionek. Ciężko uwierzyć, że Marcelina Zewacka, byla Miss Polonia, miała problemy uczuciowe. Na szczęście w 2021 roku Marcelina tworzy szczęśliwy związek z Maxem Gloecknerem. Czyżby ich związek przeszedł na kolejny etap? Na palcu prezenterki Polsatu fani mogli zauważyć pierścionek z ogromnym kamieniem. Czy Marcelina i Max własnie się zaryczyli? Fani są podzieleni. Przez wiele lat nie umiałam się zakochać albo się zakochiwałam, ale miałam złamane serce. Przecinek w tym momencie jestem pewna swoich uczuć. To jest dla mnie niesamowite, być pewna swoich uczuć. Przecinek czuję duży spokój i poczucie bezpieczeństwa. Ani razu nie byłam o niego zazdrosna. Nie daje mi powodów, mówiła Marcelina w jednym z wywiadów. Marcelina i Max są obecnie w podróży po Stanach Zjednoczonych. Influencerka była już w Miami, Los Angeles, Orlando i Arizonie. To właśnie w Orlando Marcelina nagrała Instastory, na którym widać pierścionek z potężnym kamieniem. Łatwo było się domyślić, że obserwujący modelkę ani od razu pomyśla o zaryczynach. W końcu pierścionek znajduje się na prawej ręce i na palcu serdecznym. Nagranie wywołało wiele emocji. Ale para na razie nie ujawnia, czy jest to prawda. Wiadomo jednak, że Marcelina Zewacka myśli powoli o zalożeniu rodziny. A jej koleżanka, Paulina Krupińska, poradziła jej, aby podróżowała przed macierzyństwem, ile się da, później na to nie będzie czasu. Parę ta sprzylapano na początku tego roku u jubilera, podczas wybierania pierścionka. Czyżby to był ten, który wówczas wybrali? Modelka wyznała w jednym z wywiadów. Zechciałaby, aby zaryczyny miały element zaskoczenia. On jest romantykiem, on jest turboromantyczny i pewnie chciałby to zrobić z jakimiś fajerwerkami, zdradziła Marcelina Zewacka dla Pomponika. Wierzac Marcelinie, że Max jest prawdziwym romantykiem, możemy tylko gratulować i cieszyć się wspólna miłością.